Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego programu. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę z Apoloniuszem Tainerem, a także typy na najciekawsze spotkania piłkarskie tego weekendu. Lato w pełni, a mimo to nasi skoczkowie narciarscy nie próżnują. Reprezentacja Polski z Kamilem Stochem na czele bierze właśnie udział w letniej Grand Prix. O ocenę naszego udziału w tym wydarzeniu poprosiliśmy Apoloniusza Tainera. Jak pan w skrócie oceni dotychczasową dyspozycję naszych zawodników w letnim Grand Prix? No oczywiście bardzo wysoko, bo te wyniki, które nasi zawodnicy osiągają, są naprawdę rewelacyjne. Powiedziałbym, że gdybyśmy się przygotowywali specjalnie do tych zawodów, to czułbym tu pewne zagrożenie w stosunku do przygotowań tych zimowych, do Igrzysk Olimpijskich. Natomiast ponieważ nasi zawodnicy nie przygotowują się specjalnie do tych startów, a prezentują w nich poziom wysoki, to znaczy, że wzrósł nam poziom w skokach narciarskich, a nie są ci nasi zawodnicy jeszcze w optymalnej formie, którą rezerwujemy na zimę. Starty w letnim Grand Prix generalnie są traktowane jako starty kontrolne i nie podporządkowujemy szkolenia tym startom. W związku z tym to, że nasi zawodnicy są tak wysoko, to już o czymś świadczy. To jest kolejny krok w kierunku zatrzymania się w tej ścisłej czołówce, nie tylko wbicia się do niej, ale zatrzymania się i wejścia w sezon zimowy właśnie z tego poziomu. Zaskoczyły pana forma naszych juniorów? Mam tu na myśli Bieguna i Ziobro. Nie zaskoczyła mnie, dlatego że takie są skoki. Zawodnicy, reguła jest taka, zawodnik w wieku 16-18 lat pokazuje swoje możliwości, na ogół jeszcze nie poparte jakimś systemowym treningiem, ale oparte na wybuchu talentu sportowego. I to właśnie tak rozpoznajemy talenty potem już w tym okresie, kiedy zawodnicy zbliżają się do wieku seniora. Potem następuje okres wzmożonej pracy po zakończeniu wzrostu biologicznego, pracy fizycznej, która na ogół trochę tych zawodników przygniata i dopiero potem, po 2-3-letnim okresie takiego intensywnego treningu, zawodnik wraca na swój poziom i utrzymuje go przez kilka lat. Tak się dzieje z tą naszą grupą. W tej chwili mamy młodą grupę, potencjał tej grupy się otworzył, ale grupa Kamila Stocha, Kubackiego, to jest właśnie przedział wiekowy gdzieś tam 23-26 lat i bardzo optymalny dla skoczka narciarskiego i z takim potencjałem wchodzimy w Igrzyska Olimpijskie. W związku z tym to, że nam wyskakuje Murańka, który nam wcześniej wyskoczył, zniszczą, że Bartek Kusek nam wyskoczył, że Krzysiu Biegun nam wyskakuje, to jest, czy Janek Ziobro, to jest taka norma, ale też z drugiej strony wyskoczyli teraz latem, a zobaczymy, co będzie zimą. Natomiast na zimę mamy już taki szeroką grupę zawodników prezentujących poziom pierwszej 30 Pucharu Świata, że no nie obawiam się, żebyśmy nie złożyli na Igrzyska Olimpijskie takich rzeczywiście zawodników, którzy będą w stanie walczyć o medal olimpijski. Jak rozmawialiśmy ostatnio, to był początek zeszłego sezonu i fatalna sytuacja wtedy naszych skoczków, wydawałoby się, mówiono się o dymisji Łukasza Kruczka i sezon okazał się wspaniały, a chciałem spytać, bo nikt się chyba tego nie spodziewał, że po tym sezonie wielkim bohaterem medialnym zostanie Piotr Żyła. Nie martwi się pan, że jednak te media troszeczkę jednak wchodzą za bardzo do Piotra, mnóstwo reklam, czy on w stanie jest sobie z tym poradzić? No, liderem naszego zespołu w skokach narciarskich jest Kamil Stoch, natomiast tu niespodziewanie ta popularność Piotra Żyły. Na pewno dla samego Piotrka, tak to oceniam, mając doświadczenia z pracą z Adamem Małyszem, no ta popularność będzie mu przeszkadzała w tej chwili. A z drugiej strony, znaczy jeszcze patrząc z tej strony, od strony Piotrka Żyły, no to jak gdyby wykorzystuje te swoje 5 minut w tej chwili, czyli jest dobrym zawodnikiem, ale jest też medialnym, popularnym. Dopracował się tego dzięki sobie, bardzo solidny zawodnik, raz został przecież odsunięty z kadry, ale do niej wrócił tylko dzięki swojej wytrwałości, także zbiera teraz tego owoce. A z drugiej strony cieszę się, że popularność Piotra Żyły troszkę osłoniła Kamila Stocha, bo myślę, że to jednak Kamil Stoch jest tym zawodnikiem, który może skutecznie zawalczyć o medal olimpijski i ten układ akurat mi się podoba. Dla Piotka być może niezbyt korzystny, ale trudno nad tym zapanować. Dla Kamila Stocha korzystny.
Mówiło się jeszcze niedawno o możliwości zorganizowania konkursu na Stadionie Narodowym. Czy ta sprawa już ostatecznie upadła, czy jak to w ogóle wygląda na dzień dzisiejszy? Na razie ten temat jest ciągle aktualny, ale ostateczna decyzja zapadnie w Polsce tutaj no nieco wcześniej, a w październiku będziemy o tym rozmawiać na kolejnej konferencji w Zurychu, w Szwajcarii. Temat jest ciągle jeszcze aktualny, termin zarezerwowany, a problemy, które mamy do rozwiązania, no nie wszystkie jeszcze są rozwiązane. Jak to się stało, że początkowo Wisła nie była brana pod uwagę na zimowy Puchar Świata, a później udało się wrócić na dodatkowy konkurs w Polsce? Tak, podczas wiosennej konferencji w Zurychu były zastrzeżenia co do pewnych spraw organizacyjnych organizacji Pucharu Świata w Wiśle. Ponieważ nie było przedstawiciela Wisły na tej konferencji i nie mógł, że tak powiem, tych wątpliwości od razu wyjaśnić, to tak dość miękko ten Puchar Świata skreślono. Po czym po wyjaśnieniu tych różnych wątpliwości w Dubrowniku na konferencji już wiosennej, późniejszej, dość miękko przywrócono ten termin. Sezon piłkarski rozpoczął się już na dobre, a najbliższy weekend obfituje w niezliczoną ilość meczy. Grzegorz Klimowicz, dziennikarz sportowy, wybrał te, które jego zdaniem warto obejrzeć. Najciekawszy mecz z ligi angielskiej to według mnie Manchester United - Chelsea Londyn. Mecz przede wszystkim dwóch nowych trenerów, Mourinho i Moisa. Pierwsze mecze mają za sobą już, oba zresztą zwycięskie dla obu trenerów i to jest ich pierwszy poważny sprawdzian z jakimś konkretnym przeciwnikiem. Myślę, że mimo wszystko Manchester u siebie wygra ten mecz, chociaż wróżę bardzo dużą ilość bramek. Mecz w lidze hiszpańskiej Malaga-Barcelona. Ważny dla Polaków przede wszystkim dlatego, że szansę debiutu w zespole Malagi ma Bartłomiej Pawłowski. Myślę, że może zadebiutować, z tym, że nie wróżę Maladze zwycięstwa, gdyż Barcelona po takim panującym starcie 7-0 z Levante dalej będzie w formie i dalej będzie strzelać bramki. No i przede wszystkim chyba wszyscy czekają na pierwszą bramkę Neymara w lidze hiszpańskiej. Najciekawszym meczem chyba w tej kolejce będzie mecz Legii z Lechią Gdańsk. Przede wszystkim Lechia, która od remisu z Barceloną nie przegrała jeszcze meczu, ani ligowego, ani innego. Co więcej, gra naprawdę świetną piłkę, coraz lepszą. I z drugiej strony Legia, która przez wielu przed rozpoczęciem sezonu była typowana jako hegemon polskiej ligi, a widać, że nie wszystkie mecze jej wychodzą, jak choćby ostatni mecz z Ruchem Chorzów, przegrany. Więc myślę, że dodatkowo zmęczenie po eliminacjach z Tiołą Bukareszt spowoduje, że Legia maksymalnie ten mecz zremisuje, aczkolwiek uważam, że Lechia wygra ten mecz. Mecz Wisły Kraków i Lecha Poznań to będzie niewątpliwie ciekawy mecz, bo przed tym sezonem Wisła Kraków była po pierwsze obiektem pośmiewiska w Polsce, po drugie wiele osób krytykowało trenera Franciszka Smudę za jego styl gry, za przygotowanie Wisły, no i Lech Poznań, który również przed sezonem był uważany za jednego z kandydatów do zwycięstwa w walce o Mistrzostwo Polski. Dodatkowo po kompromitacji w Lidze Europejskiej może skupić się już tylko na grze w T-Mobile Ekstraklasie. Są to zespoły, które nie grają futbolu efektownego, ale oba jeszcze nie odniosły porażki w obecnym sezonie. I chociaż grają tak naprawdę słabo, to myślę, że się powoli rozkręcają. W tym meczu stawiałbym mimo wszystko na Wisłę Kraków, która u siebie jednak będzie chciała wygrać. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za Wasze komentarze, a jeżeli macie jakieś propozycje gości, których chcielibyście zobaczyć w programie Bet Show, to piszcie na Facebooku. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!